Minnie, smaczek, Minnie! Jestem już! Nie spóźniłem się? Nie, smoczku, nie spóźniłeś się. Jesteś akurat na czas. Miałam zamiar właśnie otworzyć drzwiczki. Dobrze, że zamierzyłem. Ja tak bardzo chciałam zobaczyć, co jest w środku. W środku są śliczne Disney Adorables. Uwaga, uwaga! Niespodzianki! Niespodzianki w postaci maluteńkich, słodziuteńkich figurek od Disneya, które mają piękne, kolorowe, brokatowe, błyszczące oczka i są po prostu malusieńkie i kochane! Tak! Właśnie to chciałam zobaczyć! Otwórzmy te drzwiczki! Już otwieramy je, ale to nie będą jedyne drzwiczki, które otworzymy. Jak to nie jedyne? Bo w środku za tymi drzwiczkami kryją się kolejne drzwiczki. A może ich być nawet 5, 6 albo 7. To ja bym chciał 7 drzwiczek. Im więcej niespodzianek, tym lepiej. No właśnie, im więcej, tym lepiej. A tych niespodzianek jest bardzo, 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 bardzo dużo do kolekcjonowania. Zobaczcie, aż tyle i niektóre są też z kolekcji limitowanej. Czy uda nam się je znaleźć? Trzymajcie kciuki mocno. Zabieramy się za otwieranie. Przed nami pierwsze drzwiczki. Napięcie rośnie. Otwórzmy je. Zobaczmy, co tam się kryje. Ile będzie drzwiczek do otworzenia mniejszych? Smoczku, liczymy! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6 drzwiczek! No wprawdzie nie 7, ale 6, więcej niż 5! O, jak fajnie! No tak, 5, 6 albo 7 drzwiczek. My mamy 6, czyli tak po środku, jestem zadowolona. Ale wszystkie wyglądają pięknie, każde są inne. Kolorystycznie są podobne, ale kształt zupełnie inny. Tego nawet nie można nazwać prostokątem, bo jest jakiś taki wykrzywiony. Tu jakiś łuczek, tu takie podwójne drzwi. O, ale fajnie. Które, smoczku, wybieraj. Które sobie otworzymy na samym początku? Może te na dole? Na dole, okej. Okay, dobrze, mam nadzieję, że wszystko teraz się nie wysypie. Chodźcie tutaj, chodźcie tu. No. To nie chcę wyjść, smoczku. Trzeba było chyba od góry zacząć, ale jest, oj, wypadł, właśnie tego się bałam, że drzwiczki nam powypadają, ale odkryłam jeszcze jakąś ulotkę, zaraz zerkniemy sobie do niej, przesuńmy to z tyłu, do tyłu znaczy się, i uwaga, które miały być drzwiczki na sam początek, to były te, to było chyba te. Nie wiem, przymierz jeszcze raz. Dobrze, ja jakoś to przymierzę, to chyba było, zaraz, tak? Nie wiem, które były. Niebieskie czy różowe to były? Niebieskie czy różowe? Jejku. Otwórz te niebieskie. Okej, myślę, że to było niebieskie. Dobra, to tak właśnie zrobię. Otworzę je. Kto tam się będzie krył? Zaraz się przekonamy. A, jeszcze saszetka w środku. Myślałam, że nie będzie żadnej saszetki, że będzie od razu w środku niespodzianka. A tu proszę, saszetkę nam jeszcze dają. No okej, może być. Więc zerknijmy do saszetki. Trzeba ją będzie rozciąć. A coś mini maluteńkiego tam jest. Maluteńka figureczka. O, gotowe. Kogo uda nam się znaleźć? Kogo? Jak sądzisz? Może Elsę? Elsę byś chciał, dobra. Ja nie wiem, ja bym chciała myszkę Miki. Jaki śliczny słonik, zobaczcie, jaki kochany jest. Co to w ogóle za stworzonko, jak on się nazywa? Zobaczmy sobie na naszą ściągawkę. Wow, tyle postaci do zebrania. Ojej, Kusiu. Tutaj jest Heffalump z Kubusia Puchatka. W ogóle z Kubusia Puchatka, jaka śliczna jest seria. To jest Kubuś. Gdzie? Chcę zobaczyć. Tutaj zobacz, jaki śliczny, tu Kubuś Puchatek z pszczółką na głowie, a tu jest nasz maluteńki Heffalump. Zobaczcie w ogóle na oczka, jak się mu błyszczą, pięknie są, brokatowe, śliczne. Tak wygląda z tyłu. Jakieś napisy ma z tyłu. Za duże te napisy, nie podobają mi się. Mogli je zrobić od spodu, byłoby lepiej, a tak z tyłu takie napisy nagle, jak jakiś tatuaż to wygląda.
Nie, dobra, tak jest lepiej. Tak wygląda o wiele lepiej. Patrzymy tylko z przodu, bo z tyłu przesadzili z tymi napisami, zwłaszcza z wielkością. O, co sądzisz? Słodki jest? Jest przekochany, ale ja myślałam, że hafalumpy są wielkie. No, są, ale wiesz, to są Disney Dorables, czyli takie malutkie figureczki, a nie takie wielkie hafalumpy. Wszystko, co jest duże, małe albo średnie, jest skurczone do takiego właśnie malutkiego rozmiaru. Przekochane! No pewnie, że tak. Śliczne. O, kogo jeszcze można znaleźć? Zerknijmy sobie. O, jest edycja limitowana. Nic nie widzę! A, mam, przepraszam. Zasłoniłam mu twarz. Więc edycja limitowana. O, Ola w kapeluszu! Dzidziuś Moana, ojejku, jakie słodkie są te figurki. Jest Kubuś Bohatek, Potwory i Spółka. O, jak ślicznie wyglądają. To jest fajna z tym jednym okiem. Kogo tam jeszcze mamy? Alicja w Krainie Czarów. Uuu, ole ma kot uśmiech, jak w filmie. Jest też Pinokio. Co tam dalej? Kraina Lodu. Z drugiej strony natomiast mamy Myszka, Miki i Przyjaciele. Mamy Rozpunkę i Przyjaciół. Lilo i Stitch. Moana też jest. Wow, ale wygląda, jak śmiesznie wygląda. Nie mogę go normalnego zrobić, tylko w postaci jakiegoś jastrzębia. Później Piękna i Bestia i Zootopia oraz Piotruś Pan. Zootopia, gdzie jest? Gdzie jest? Nie jest, tutaj nikt. Wygląda śmiesznie. Myślałam, że będzie też... A jest Flash, jest! O, myślałam, że go nie będzie, ale jest. Ale super. Piotruś Pan, Tinkerbell, jak słodko wygląda. O, podobają mi się wszystkie figurki. Ojejku, są przekochane. Dobra, ulotka na bok. Otwórzmy sobie kolejne drzwiczki, dowiedzmy się, co się w nich kryje. Figurka się wywróciła! A, już ją ustawiam tutaj. No, jaki fajny hafalumpik. Dobra, więc które drzwiczki teraz? Może tym razem od góry! Od góry? A tu mi już wypadły jedne. Nie otworzymy tych sobie teraz? Nie, od góry! Od góry? Które? Bo tutaj mamy tak... O! Ojejku, potrąciłam znowuż. Zobaczcie, tam od góry jest tak jeden i dwa. Które? Te po prawej. Okej, wyjechały te po prawej. Zaraz zobaczymy, jaka postać tam się kryje. Puk, puk, powinnam zapukać? Zawsze jest to uprzejme, jak się mu zapuka. No, okej. Okay. Puk, puk, otwórzcie mi! O nie, saszetka, uwięzieni w saszetce, to mi nie otworzą, to już lepiej sama będę otwierała bez żadnego pukania. Okej, okay. Zamknijmy sobie. Fajne takie pudełeczka, podobają mi się. Mogę sobie później te figurki tam wsadzić i to może być takie ich mieszkanko. Jak w hotelu jakimś. Normalnie, super. A rozetnijmy tą saszetkę. Zaraz zerkniemy do środka. Co tam się znajduje? Co byś chciał? Ja bym chciał Olafa! A wcześniej chciałeś Elsę. Ale zmieniłem zdanie, ten Olaf w kapeluszu jest super! A ja może bym chciała... Nie wiem, Pinokio byłby fajny. Pinokio, który wygląda jak osiołek, byłby fajny. Ani jedno, ani drugie nie dostało tego, co chciało. Co to za stwór jest? Ojejku! Skąd ja go pamiętam? Zaraz widziałam go gdzieś tutaj. Nie z tej strony. Tutaj jest! Proszę, proszę, proszę. To jest ten oto stworek. Scrump z Lilo i Stitch. O, wygląda śmiesznie. I w ogóle, co jest nietypowe, to jego oczy. Jedno oko jest niebieskie, drugie jest żółte. Obydwa są brokatowe. Wygląda bardzo, bardzo interesująco. Interesująco? Wygląda jak na Halloween! Na Halloween? Dlaczego tak mówisz? Zobacz na te usta! Okropne! Jak zeszyte nitką! No, tak. Tak wygląda, ale to nie znaczy, że jest od razu straszne. O, a tutaj napis jest lepszy. Zobaczcie, tutaj było tak jakby, nie wiem, taka pieczątka jakby to była. Tak wygląda. Natomiast tutaj jest to takie, jakieś takie... Nie wiem, jak wygrawerowane, może nie wygrawerowane, grawer byłby wgłębiony. To jest takie bardziej wypukłe, jak to dotykam. Ale to nie jest żadna pieczątka, tak jak w przypadku tego słonika. Może dlatego, że ten słonik, hefalump, jest taki... z takim meszkiem. O, pokryty jest meszkiem takim. Ten natomiast jest całkiem śliski, jaki taki plasticzek. Giętki plastik z kartką w ogóle. O, ale
Fajne. Dobra, więc mamy dwie figurki teraz już. Zobaczmy, którą jeszcze uda nam się znaleźć w pozostałych drzwiczkach. A w ogóle właśnie, zapomniałam sprawdzić. Zapomniałam sprawdzić, czy to są jakieś z jakiejś edycji limitowanej, nielimitowanej. Tu jeszcze była jakaś informacja, prawda? O, tutaj to mam. Więc Disney Adorables. Tak, białe to znaczy się takie zwykłe, pospolite. Zielone to są rzadko spotykane. Niebieskie to są super rzadko spotykane. Różowe, jasne różowe. Limitowana edycja. Natomiast ciemny róż oznacza edycję specjalną. Więc wracając do... Kto był pierwszy? Najpierw był Hefalum. Hefalum nam się znalazł. Ciemnoróżowy? Zaraz, czy to nie jest ta najfajniejsza taka super limitowana edycja? Zaraz. Gdzie to pisało? Zgubiłam się. Specjalna edycja to była. Haha, ale fajnie. Super. Natomiast z Lilo i Stitch mamy tutaj kolor biały, czyli to taki zwyczajny stworek, ale skądś puchatka mamy. Super, ale świetnie, specjalna edycja. Przynajmniej jedna figurka. Dobra, kogo otwieramy teraz? Nie wiem kogo, ale wiem, które drzwiczki. A no tak, no właśnie o to mi chodziło. Niech będą te na dole. Te na dole jednak, tak? Skusiłeś się, dobra. Bierzemy się za nie. Kto tam będzie? Na ten przypadek zapukam. Puk, puk, puk. Ktoś tam się odzywa do nas? O! Nie czyś tak, bo się krzywda komuś stanie. O, okej, dobra, nie pomyślałam o tym. Więc otwieramy pudełeczko, drzwiczki. O, rozwaliło się to jakoś. Ups, ups. Domek komuś zniszczyłam prawie. Saszetka. Coś tu wypadło. Zaraz, co to jest? Skąd się to wzięło? Skąd się to wzięło? W tamtych też takie było? Nie. Zaraz, w pudełeczku takie coś było? Nie. To dlaczego w tym jest? Jak to się mogło stać? Coś nietypowego znalazłam. Otwórzmy sobie tą saszetkę. I zobaczmy, czy tam jest figurka, którą będzie można jakoś nasadzić. Chyba tak to właśnie działa, bo one mają tutaj takie dziurki. No, wchodź. Ale dlaczego tamte nie miały? Naprawdę nie było? No nie ma. A tutaj? Wow. No też nie ma. Jak to się stało? Dlaczego tam ma, tamte nie mają? Nie fair. Ale dobra, przynajmniej jedną taką podstawkę mam. Zobaczmy, kto tam się kryje. Proszę, jakiś króliczek. Wygląda jak z Zootropolis. Zaraz, gdzie jest moja ulotka? Tak mi się wydaje, że to z tej bajki, ale nie jestem pewna. Pinokio, Kraina Lodu, to nie ta strona. Zobaczmy z drugiej strony. Moana, myszka Miki. No gdzie to jest? Nie, to nie jest Zootropolis, no ale jest królik. Skąd on jest? Zaraz, czy to jest Alicja w Krainie Czarów? Zgaduję teraz, ale chyba tak. Tam też był królik, prawda? Ona wpadła do nory królika. Więc gdzie jest Alicja? O, z drugiej strony znowuż. Nie tutaj, nie tu. Aha, mamy cię, króliczku. Ups. Więc jest to biały króliczek z Alicji w Krainie Czarów. Że to od razu nie wpadłam, przecież jest tutaj zegarek. O, dobra. I serce jak w kartach. Jest to pospolita figurka, ale jest fajna. Bardzo mi się podoba i te okulary. Zobacz, smoczku. Ja też bym chciał mieć okulary. Tak, naprawdę? A ja bym nie chciała mieć okularów. Dlaczego nie? Na pewno wyglądałabyś fajnie. Wiem, że wyglądałabym fajnie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wyglądałabym fajnie. Ale nie mogłabym wtedy zbyt szybko biegać. Dlaczego nie? To co, że niby osoby, które mają okulary, nie mogą szybko biegać? Mogą, ale bym się bała, że sobie, nie wiem, szkła rozbiją albo coś w tym stylu. Chyba tylko to jest jedyne moje zmartwienie. No, bo już nie mogłabym biegać i bym się bała, że wpadę na kogoś i psz, poszły moje okulary. O! Bardzo ciekawe. Niektórzy się martwią, że mogą mi okulary spaść albo że nie będą dobrze wyglądać, a ty się martwisz tym, że nie będziesz mogła biegać? Wiesz, każdy jest inny. Ale dałeś mi świetny pomysł, podsunąłeś mi świetny pomysł na pytanie dnia. Uwaga, pytanie dnia. Kto z was nosi okulary? Napiszcie w komentarzach, kto nosi okulary. I tak przy okazji możecie napisać, czy martwicie się, że wyglądacie źle, czy wyglądacie dobrze, czy boicie, że wam się zbiją.
Jak na przykład będziecie biegać, tak jak ja bym się bała? Napiszcie w komentarzach, dajcie nam znać, kto nosi okulary i czy je lubicie w ogóle. Więc to jest nasz króliczek. Biały króliczek z Alicji w Krainie Czarów. Postawmy go na tej postawce, skoro już ją znalazłam. I otwieramy sobie kolejne drzwiczki. Mamy tylko trzy jeszcze. O, tutaj przesuniemy sobie. 1, 2, 3, smoczku. 1, 2, 3, które wybieramy? Od góry! Te! O, okej. Od góry. W ogóle ja je wszystkie wyciągnę. A co? Będą wyciągnięte. Będzie łatwiej do nich się później dostać. O, gdzie moja jest ulotka moja? O, spadła mi ulotka. Jest, mam ją. Więc chciałeś te, tak? Zgadza się. Okej. Kolor różowy z przodu. Od góry i taki morski, ładny, ładny kolor. I tutaj pociągnę za ten cypelek. To tak jakby klamka, prawda? O, otwieramy to. I zaraz się przekonamy, kogo uda nam się znaleźć. O, nie ma znowu podstawki. Nie wiem, tylko jedną nam dali. Śmieszne. Czy wyczuję jakoś palcami? Nie, nie da się tego zrobić. Przynajmniej ja nie potrafię. Zaraz zobaczymy, kto tam się kryje. Co to za figurka tam będzie? Kogo byś chciał? Ja wciąż o Olafa poproszę. O Olafa. Ja bym chciała tym razem... Nie, ja chyba dalej Pinokio. Ja chcę Pinokio znaleźć. To nie wygląda jak Pinokio. To wygląda jak... Co to jest? Wygląda... Nie wiem, jak jakiś starszy pan. O co chodzi? Z jakiej bajki on w ogóle jest? Zaraz, to chyba jest Pinokio. Czy to nie jest jego tata? O, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Piotruś pan, zaraz, zaraz. Z drugiej strony potrzebujemy zerknąć. Pinokio? Pinokio? Tak! Jest! Geppetto, zgadłam! No, było blisko. Wprawdzie chciałam tutaj tego osiołka Pinokio. No, ale to tak, o, tuż obok, prawda? Więc lepiej niż u mi smoczka, bo mi smoczek chciał Olafa, prawda? A to w ogóle zupełnie inna bajka. O, zupełnie inna bajka, ale może z tym razem się uda. Może, mam jeszcze dwa pudełeczka do otworzenia. Jej, ale fajnie. W ogóle, czy to jest pospolita figurka, czy nie pospolita figurka? Biały kolor tutaj jest, numerek 20. Geppetto, pospolita figurka, ale fajna. Wygląda jakby miał tutaj jakieś takie, nie wiem, perkusje na głowie. Śmieszne trochę. Natomiast tutaj on tego nie ma. Zaraz, a może to nie jest on? Ja chyba coś pomyliłam. Mini smoczku, coś pomyliłam. On wygląda podobnie, ale to nie jest on. Naprawdę? To nie on? Wygląda jak on. No wygląda, ale zobacz, ta figurka ma okulary. A moja figurka nie ma okularów. Ma tylko piękne, brokatowe, brązowe oczka. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Znajdę cię, znajdę. Z tej strony go nie ma. Zobaczmy. Może z tej będzie. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Tutaj. Ale dwie podobne takie figurki. Ale bym się dała nabrać. No to jednak ja też nie byłam zbyt blisko, jeśli chodzi o bajkę. To jest z Pięknej i z Bestii. Z Morris. To jest tata od Belli. Ojejku. Tak? Nie. Czy to jakiś... Chyba tak. On miał na imię, tak? Morris, prawda? Chyba tak. Ja to czasami imion nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to był on. To jest chyba tata od Belli. Wow, wywróciłam drzwiczki. No, chyba pora otworzyć kolejne. Ktoś tam się domaga z tej strony, prawda? Smoczku, wybieramy te? Niech i będzie. No okej, okay, niech i tak będzie. Figurki na bok. Stójcie tutaj ładnie, czekajcie na nas. Teraz zobaczmy, co się tutaj kryje. To jest jakaś niespodzianka, smoczku, zobacz, jakieś pudełeczko jeszcze jest. Drzwiczki, drzwiczka. Smoczku, czyli co? Czyli tak naprawdę mamy 7 drzwiczek, bo były drzwiczki w drzwiczkach. To jest niesamowite. Wow, jeszcze saszetka, ale fajnie, to będzie na koniec. To będzie na koniec, na koniec, na koniec, na koniec. To natomiast otworzymy już teraz. Zerknijmy do środka tej saszetki. Słuchaj, już nie umiem, tak się podekscytowałam tym, że mamy jeszcze jedne drzwiczki, ale fajnie, taki bonus ekstra tak nagle. To jest super. Co tam jest? Czy będzie Olaf? Ja, to nie wygląda jak Olaf.
to wygląda jak jakiś taki konik albo osiołek z jabłuszkiem na głowie. Czerwone jabłuszko. Jak z Królewny Śnieżki, ale zaraz. Nie było żadnej Królewny Śnieżki, prawda? Chyba musimy znowuż spojrzeć na tą ulotkę. Tutaj nie ma takiego stwora. Tutaj też nie. Aha, mamy! To jest konik. Konik od Szpunki. Nazywa się Maximus i tutaj ma jabłuszko. Tak, to jest na 100% ten. Nic nie pomyliłam. Oczka ma fajne, takie srebrne z brokatem. Bardzo ładnie. Kolor biały, numer 26, czyli jest to figurka taka zwyczajna, ale śliczna jest. Ale fajnie, ale fajnie. I mamy jedną gratisową. Chciałam ją otworzyć już teraz, ale nie, nie. Ona na koniec, ona na koniec, na koniec, na koniec, na koniec. Okej, niech będzie na koniec, na koniec, na koniec. Otwórzmy tamtą. Okej, dobra. Zgadzam się, smoczku. Ale niespodzianka, normalnie, super. Gdzie to mam otworzyć? Co w ogóle? O, ja! Ale super. Zobaczcie, okienko. Halo, ktoś tam jest? O, jestem w saszetce. Nie mogę się wydostać, pomóżcie mi. Dobrze, dobrze, dobrze. Spokojnie, spokojnie, figurko, już się wydobędziemy. A ta jakaś dziwna jest. Jakaś taka duża. Co to za stwór tam się chowa? Duży. To mnie zaintrygowało. Dlaczego ta jest taka gruba? Co tam jest, co tam jest? Ojejku, czy to była Moana? Wygląda jak Moana, tak? Nie, to nie jest Moana, zaraz. Nie, to nie jest Moana, pomyłka, ale podobne są, jeśli o to chodzi, prawda? Zobaczcie, Moana, gdzie jest Moana? Tutaj nie ma Moany, to jest Maui. Nie ma Moany w ogóle tutaj w Moanie, ale bez sensu. Ale wygląda tak naprawdę jak Moana, czyli zaraz, nie, oni przetłumaczyli na polski Vaiana, prawda? Jak Vaiana, 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 Moana. Ona w ogóle miała kilka różnych nazw. Oceana też się nazywała chyba we Włoszech ją tak nazywali, że mi już się myli, bo Moana, Vaiana, Oceana, wszystko to samo, ale to jedna bajka i inne nazwy po prostu. Więc nie wiem, dlaczego o tym mówię, bo to w ogóle nie jest tej bajki. To jest Lilo and Stitch. I to jest Lilo! Lilo Luau! Luau! Bardzo fajnie wygląda. Strój taki hawajski. Ula, ula. Bardzo ładnie. Podoba mi się. O, śliczna jest. O, oczka ma takie fajne, ciemne, brązowe. Błyszczą się. Strój zielony, korona w ogóle z listków. No długo jej nie potrwa ta korona. No pewnie te listki za niedługo zwiędną, ale i tak jest słodka. Dobrze, odkładamy ją i nadszedł ten moment. Możemy otworzyć naszą niespodziankę. Dodatkowe drzwiczki. Kto tam będzie się krył? Może jakaś taka super figurka, która będzie z, nie wiem, edycji limitowanej albo z tej specjalnej edycji. Byłoby fajnie w końcu. To taka niespodzianka była. Przydałoby się, żeby była nietypowa. No wychodź! Nie chcę wyjść. Zaklinowało się to w środku. Nie! Wychodź, wychodź, wychodź. Ole, pozwijamy. Ja nie mogę. Ta figurka jest takiej średniej wielkości. Wydaje mi się być troszkę większa od pozostałych, ale mniejsza od Lilo. Zobaczymy zaraz. Przekonamy się. A... Ujo, jaka fajna! O, ja, to jest z tego, z potworów, tak? To jest z potworów, gdzie ona jest? Potwory i spółka, z drugiej strony są potwory. Jest, potwory i spółka, bo wiedziałam, że w kostiumie to ona jest. Tak, numer 60 i kolor niebieski. Kolor niebieski oznacza taką ultra rzadko spotykaną figurkę. O, ale fajnie, czyli jest i nietypowa. W ogóle cała jest brokatowa, ale świetnie. Zobaczcie, cała się błyszczy. Pozostałe mają tylko oczka brokatowe, a ta jest cała taka świecąca. O, ale fajnie. Oglądaliście kiedyś Potwory i spółka? Fajna bajka to była, podobała mi się strasznie. Dwie części w ogóle były. Ja, super. Moi drodzy, to tyle. Więcej nie mamy żadnych drzwiczek do otwarcia. Disney Adorables są przekochane. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. Są kochane. Takie maluteńkie, słodziuteńkie. Macie jakąś ulubioną figurkę? Zerknijcie na nie dokładnie. O, ta stoi jakoś krzywo. O, tada! Która wam się najbardziej podoba? O, ja nie wiem, nie potrafię się zdecydować. Bo ta niespodzianka, nasza ostatnia, najbardziej mi się podoba. Albo słonik. Słonik też jest kochany. Nie wiem, wszystkie są śliczne. To jest fajne, Lilo! O, to mi się zielony podoba kolor, pewnie dlatego, tak?
Nie, po prostu jest słodka. Wszystkie są słodkie. Moi drodzy, widzimy się następnym razem. Do zobaczyska. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i odwiedzać nas często. Pa, pa!